Witam Państwa serdecznie, niezwykle serdecznie w Muzeum Podgórza. Witam wszystkich przyjaciół Muzeum Podgórza, przyjaciół Muzeum Krakowa. Witam również serdecznie te osoby, które po raz pierwszy mają okazję gościć w tym miejscu. Chyba tam mi się wydaje, że nie ma takich osób. Słuchamy miasta, dokumentujemy, opowiadamy, jestem Kraków. To jest misja Muzeum Krakowa. Sobie spacerowałem po tej wystawie z panią kurator, którą zaraz przedstawię. I sobie tak pomyślałem, no, że w jednym elemencie pani Katarzyna to się nie zgadza. To znaczy, to nie jest jestem Kraków, tylko jestem Podgórze. Tak mi się zdaje. Muzeum Podgórza jest dla Podgórza, dla jego historii, dla jego tożsamości, dla dziedzictwa podgórskiego, dla społeczności podgórskiej, dla wszystkiego, co jest podgórskie. No to zmysłowe miasto też musi być i musiało być podgórskie. Słucham, też jest kłopot, no bo na wystawie nie tylko słuchamy. Niezwykle atrakcyjnie, no przynajmniej dla mnie brzmią te dźwięki, które zaraz Państwo usłyszycie na wystawie, ale oczywiście to nie są tylko dźwięki. To jest dotyk, to jest zapach, to jest smak, to są jakieś podobno inne jeszcze zmysły. Jak zastanawiałem się, jaki jest też taki sens tej wystawy, ona była przygotowana przez jakiś czas, to myślę, że takim istotnym sensem, Państwo się oczywiście sami do tego odniesiecie, to jest, tak mi się wydaje, to jest takie wzmacnianie wrażliwości, takie budowanie wrażliwości, odkrywanie wrażliwości w każdym z nas i też takie szukanie tego może głębszego kontaktu z miastem, z naszym miastem, z naszym Krakowem, z naszym Podgórzem. Ale myślę, że o zmysłowym mieście i o pomyśle najlepiej powie pani kurator. Jeszcze ją nie przedstawiłem. Pani kurator od kilku lat jest pełnomocnikiem do spraw dostępności muzeum. Uczy nas, jako muzealników, wrażliwości na potrzeby osób z innymi potrzebami, osób z niepełnosprawnościami. I to jest niezwykle ważne zadanie i niezwykle ważna też część naszej misji i w tej wystawie ten element też jest ważny i istotny. Więc chciałem w tym momencie oddać głos i przedstawić kuratorkę wystawy, panią Katarzynę Bury, i poprosić o zabranie głosu kuratorskiego. Wystawa jest bardzo nietypowa, zobaczycie Państwo to za chwilę. Jest mocno subiektywna i mocno sensoryczna. Tak jak pan dyrektor powiedział, ja od jakiegoś czasu pełnię funkcję pełnomocnika do spraw dostępności i bardzo mi zależało, żeby tę wystawę można było nie tylko oglądać, bo wzrok jest tym dominującym zmysłem, którym operujemy w muzeum. Przez długi czas był to jedyny zmysł dostępny w muzealnictwie. Na szczęście muzealnictwo się zmienia i dopuszcza też inne zmysły. Pokazuje Podgórze nie tylko moje, choć również moje, ale przede wszystkim Podgórze głosem naszych przyjaciół z Podgórza. Ale cała wystawa jest efektem rozmów, efektem poszukiwań też w literaturze, w nagraniach, poszukiwań tych drobnych, czasem lakonicznie zapisanych, sensorycznych elementów miasta. Ponieważ bardzo trudno jest uchwycić zapach, uchwycić smak. Można go zapisać w książce kucharskiej czy w jakimś zeszycie z przepisami, ale czy gdy go odtworzymy po 50 latach, to będzie to samo. Trochę łatwiej uchwycić słuch, znaczy dźwięk. I zastanawiałam się nad tą wystawą właśnie też w kontekście naszej misji. I dźwięki, które Państwo usłyszycie, też są bardzo nietypowe, mogą Państwa zdziwić, ale są w pewnym stopniu dokumentacją miasta takie, jakie mamy teraz. Czasem przyjemne, czasem trudne, co z panem dyrektorem przed wernisażem odkrywaliśmy w tych naszych dźwiękach. Wystawy można nie tylko oglądać, a nawet wręcz trzeba poznawać ją wszystkimi zmysłami. Proszę śmiało sięgać po eksponaty, po współczesne przedmioty, które tam są pokazane, też są eksponatami, które pokazujemy na wystawie. Podpowiadałyśmy z dziewczynami, z Anną i z Malwiną, gdzie co można zrobić, żeby ośmielić Państwa na tej wystawie, więc często spotkacie Państwo takie hasła: dotknij, spróbuj, sprawdź. Proszę się nimi kierować.
Bardzo chciałam, żeby ta wystawa była taką trochę odskocznią, żeby można było na niej odpocząć. Dlatego nie ma tam jakiejś ogromnej ilości eksponatów, a jeśli są, to są tak potraktowane, bo można było dokładnie je obejrzeć, przeczytać opisy, żeby się nie czuć takim przebodźcowanym tą wystawą. I co nietypowe, myślę, że chyba dla każdego z Państwa, jest to pierwsza wystawa w tym oddziale, na której można wyjrzeć przez okno. Od początku, po remoncie tego budynku, wszystkie okna były zablendowane, zaklejone, ze względów konserwatorskich oczywiście, ale przy tej wystawie, co było niezwykle trudne, pokusiliśmy się o to, by odkryć okna, ponieważ można mówić o mieście, nie dając możliwości teraz natychmiast wyjrzenia przez okno i zweryfikowania tego, o czym czytamy, z tym, co widzimy faktycznie za oknem. I myślę, że ta wystawa jest takim tak naprawdę tylko wstępem. Ona nie jest, myślę, że jest pełna, natomiast jest wstępem do własnego odkrywania podwórza. Taką zachętą i trochę pomocą jest wydawnictwo, które wydaliśmy do wystawy. Trochę nie wiemy, jak je nazwać, ale chyba notesem. To jest chyba najbardziej prawidłowa nazwa. Jest to notes do spacerów sensorycznych. My głosem muzealnym proponujemy trasy spacerów, ale przede wszystkim zachęcamy Państwa do odkrywania własnego podwórza, notowania w tym zeszycie, w tym notesie, nie bania się tego, że można tam usłyszeć jakiś kwiat, bądź schować jakiś bilet, na przykład z Muzeum Podwórza na pamiątkę. Notes ma być takim przedmiotem, który spoczywa dziś w naszym plecaku i torebce i można często z niego korzystać. Ja ze swojej strony ogromnie dziękuję dyrekcji za możliwość zrobienia takiej wystawy, ponieważ jest ona odważna i nietypowa. Niezwykle miło mi się współpracowało też z całym moim zespołem. Dziękuję serdecznie naszym podgórzanom, którzy podzielili się wspomnieniami, którzy zgodzili się zacytować swoje słowa na wystawie i zgodzili się pokazać swoje pamiątki. I zachęcam też do dalszego się dzielenia, ponieważ mamy takie miejsce, gablotę zmiennej ekspozycji, gdzie będziemy mogli pokazać kolejne przedmioty. I to chyba tyle ode mnie. Ja serdecznie zapraszam do zwiedzania i oddaję z powrotem głos panu dyrektorowi. Sami też mamy depozyt pamięci, no bo taka jest idea, to trochę taki pomysł na wystawę. No tak, dzielmy się tym, co, jeżeli mamy to ochotę. No to ja się też podzielę tylko wspomnieniem i smakiem, no bo z kolei w moim takim zmysłowym kontakcie, bardziej już tylko pamięci, no to jest woda u Bzera, tak, no. Woda z podwójnym sokiem, tak, no tak. I to było wielkie wydarzenie wtedy w naszym życiu jako nastolatków, 4 lata 4 liceum. Ta woda u Bzera, ona tu chyba też jest, chociaż tego smaku już nie ma, to jest tylko pamięć. Proszę Państwa, serdecznie Państwa uznajemy wspólnie, że wystawa jest otwarta. Serdecznie Państwa zapraszamy do zwiedzania, oczywiście na pierwszym piętrze. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie.